Dziękuję Ci, że możemy słuchać Twojego słowa i przyjmować, Ojcze, objawienie. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że dzisiaj Ty będziesz do nas mówił i my będziemy rozumieć to, co do nas mówisz. Duchu Święty, my poddajemy Ci nasze umysły i my dziękujemy, że to słowo ono wykonuje już w nas teraz pracę, Ojcze. Amen. Więc lecimy dalej z pierwszym listem do Koryntian, 7 rozdział i oni go zatytułowali tutaj sprawa małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu. I Paweł, który niektórzy twierdzą, że Paweł był wdowcem, inni twierdzą, że on nie miał żony w ogóle. Co wiemy na pewno? Na pewno w tym czasie, kiedy on pisał, to tej żony nie miał. Dlaczego on jej nie miał, to nie wiadomo, czemu on jej nie miał, tej żony. Na pewno nie był po żadnym rozwodzie rabinistycznym. Istnieje opcja, że on mógł tej żony nie mieć w ogóle, nie? Ale nie dlatego, że on, bo to jest ważne, w tamtym czasie, kiedy Paweł, on był jeszcze wśród Żydów jako nienawrócony człowiek, to on bardzo mocno awansował. On był w hierarchii żydowskiej bardzo wysoko postawioną osobą i liczyli się z nim. I w związku z tym fakt, że on byłby kawalerem takim po prostu pod tytułem, że on tej żony nie miał, bo nie chciał, bo jeszcze jej nie znalazł, tak? To jest wykluczony raczej. A raczej Paweł był takim człowiekiem, który złożył śluby bez żeństwa. Więc raczej był takim człowiekiem. Bo w tamtym czasie osoba, która się pięła w tej hierarchii żydowskiej, to ona nie mogła nie mieć żony. Na takich zasadach, że ktoś, wiecie, ktoś, kto nie miał żony, to niewiele mógł powiedzieć o rodzinie w ogóle. Tam u Żydów to nie było tak jak u nas, że tutaj to ksiądz nie ma żony i ono uczy, jak z żoną żyć. Wiesz, no to są bzdury, bo normalnie rabin miał żonę, miał dzieci, to funkcjonowało w ten sposób, że on mówił jako tam doradca duchowy, jak się żyje, mając żonę i dzieci. No i teraz Paweł, więc prawdopodobnie Paweł w ogóle nie był wdowcem, bo to był za młody człowiek, nie był też kawalerem tak pod tytułem, że on sobie tej żony nie mógł tam znaleźć, czy coś tam, tylko on był człowiekiem celibatu. Taki był człowiek. To jest prawdopodobne. Dlaczego mówię prawdopodobne? Bo takie rzeczy nie wiadomo, natomiast to wynika z jego tekstów w ogóle. Ja nieraz powtarzam, że mówię Pawłowe teksty w liście do Koryntian, w obydwu listach do Koryntian, to są teksty, które nie są tekstami doktrynalnymi. Tutaj oczywiście jest szereg objawień w liście do Koryntian, bo to jest bardzo dużo objawień. I o tych objawieniach zawsze mówię, kiedy o tym nauczam. Ale to są też te przeżycia Pawłowe. To jest tak, jak ten Paweł widział tego Chrystusa, jak on go znał. I on z tej perspektywy też tutaj poucza Kościół w Koryncie. No i teraz, ja już mówiłem to zawsze przy każdym tym rozważaniu tego słowa, że ten list do Koryntian, ten pierwszy list do Koryntian przede wszystkim, to jest taki list, który Paweł rozwiązuje w nim różne problemy i Paweł też odpowiada na pytania tych Koryntian, bo jak wiecie, Paweł jest w Efezie w tamtym czasie, domownicy Chloi, czyli jedna z takich grup domowych, która była w domu Chloi, oni do niego przychodzą, do tego Efezu i oni tam mu mówią, co się dzieje w Koryncie, jakie są nieporządki w Koryncie i Paweł na tej podstawie pisze ten list do Koryntian, czyli to jest taka odpowiedź Pawła na to, co się tam dzieje w tym Koryncie. Bo i oni ci też domownicy Chloi, oni mu zadawali różne pytania, czyli mówi, Pawle, to ta rzecz powinna być tak, czy powinna być tak, prawda? No i on tłumaczy w tym liście do Koryntian pewne rzeczy. I tutaj też były takie pytania zapewne zadane na temat małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu. Jak to w ogóle z tym wszystkim funkcjonować teraz, nie? I zresztą zobaczcie, że te dylematy są do dzisiaj wśród ludzi w Kościele. To jest pełno dylematów. W różnych denominacjach, gdzie są ludzie, wiemy, co my teraz mamy zrobić z tym małżeństwem, bezżeństwem, rozwodem, gdzie to umieścić. Wiemy, że temat małżeństwa jest tematem bardzo popaprany w Kościele. W Kościele katolickim zrobiono z tego sakrament, w kościołach protestanckich tak naprawdę też zrobiono z tego sakrament, nie?
No prawda jest troszeczkę inna. W ogóle nie istnieje pojęcie sakrament, ale to jest zupełnie inna bajka, bo to jest wymysł ludzki, system sakramentalny, bo system sakramentalny to jest system, który się opiera na pewnego rodzaju tak zwanych uświęconych zasadach. Jest kilka uświęconych zasad i to są takie mur Boży, prawda? Takie nowe prawo teraz. Bzdet. Natomiast sama sprawa małżeństwa jest sprawą bardzo ciekawą. Ja ją dużo zacząłem badać, bo ja zobaczyłem, że jest problem w Kościele w tym temacie, że jestem dzisiaj w Polsce znany, jakby tutaj znany i oczerniany, że jestem zwolennikiem rozwodów, że bez żadnych problemów u nas w Kościele znajdują się ludzie po rozwodach i że my dajemy rozwody i że to jest w ogóle takie... No i ja dużo o tym uczę. Ja jestem przeciwnikiem kłamstwa. To, czego jestem przeciwnikiem, tak? Ale ja nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem małżeństwa. I również nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem rozwodu. Tak? Dlaczego? No nic mi do tego. Okej? Okay? Nic mi do tego. I nic komu do tego, czy się kto żeni, tak? Czy kto nie żeni, czy się kto wychodzi za mąż, czy ktoś nie wychodzi za mąż. Tak jak nic do komu do tego, jaki kto ma gust, żeby coś tam zjeść, tak? Jeden lubi to, drugi lubi coś innego, prawda? I to na salonach się nie dyskutuje o gustach, tak? Więc, ale Paweł musi odpowiedzieć na te pytania. I też tutaj są pokazane pewne głębie serca Boga, słuchajcie, bo to jest bardzo fajna rzecz, bo Paweł niby odpowiada tylko na jakieś pytania, tak? Ale tutaj jest pokazane serce Boga. Bo Paweł częściowo ma bardzo głębokie objawienia, a częściowo nie ma. Częściowo jest to tylko takie dla niego coś takiego, co on uważa. Zresztą o tym za chwileczkę będziemy mówić, nie? Paweł bardzo uczciwy w tym wszystkim. Ale chciałbym, żebyście też obejrzeli Pawła jako człowieka tutaj, że on też jakby przeżywa to, co głosi. On się też uczy. A Paweł jak to pisze, to on sam dochodzi do pewnych wniosków, bo niektórym się wydaje, że on taki traktat napisał. Że to tak ma być, prawda? Tak, 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 tak. No to jest nieprawda. Paweł napisał list do Koryntian i cały czas, kiedy on go pisał, to on przeżywał te rzeczy, które się tam działy i on sam szukał odpowiedzi. Bo pamiętajcie, prawdziwy nauczyciel żydowski, on nigdy nie mówił w traktatach. Czyli on nigdy nie mówił w takich, że to tak jest. Tylko on pokazywał zawsze różne aspekty problemu. I w ogóle list do Koryntian pokazuje różne aspekty problemu. Bo Paweł jest autorem tego, tak? Ale on też przeżywa to, co on tam pisze. I ja chciałbym, żebyście na to tak patrzyli. Kiedy będę mówił o tym, co jest objawieniem, to chciałbym, żebyście na to też tak zwracali uwagę. Że to właśnie wtedy było objawienie. A teraz o czym pisaliście, zaczyna Paweł. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Zobaczcie, jakie on ma zdanie. Dobrze jest. Ale dobrze. No dlaczego tak jest? Bo on tak ma. Rozumiecie, o co tu chodzi? To nie jest doktryna żadna. On tak ma, ten Paweł. I my musimy zrozumieć, że tak ma. Ja miałem w swoim życiu, doświadczyłem, czym jest celibat. Ja doświadczyłem tego. Osobiście. Przez 2 lata, kiedy w więzieniu siedziałem, Agata nie miała ze mną w ogóle 2 lata widzeń, bo nikt jej nie chciał wpuścić nawet na widzenie do mnie. Na mnie stąpił Duch Święty i ja doświadczyłem czegoś, co się nazywa celibatem. Ja wiem, co to jest celibat. Celibat to jest nadprzyrodzone działanie. Nie można kogoś do celibatu nakłonić, nie można komuś nakazać celibat. Celibat się ma albo nie ma. Rozumiecie? Tak samo, albo prorokuje się, albo się nie prorokuje. Okay? Albo uzdrawiasz, albo nie uzdrawiasz. Celibat się albo ma, albo nie ma. Jak na mnie stąpił Duch Święty i to w moim umyśle zostały zablokowane funkcje różne, funkcje psychofizyczne. Zniknęły. Ja się po prostu obudziłem rano i miałem taką świadomość, że mogę na tej ziemi żyć w pełni szczęścia, nie mając żony, nie mając dzieci i ogniska rodzinnego. I w ogóle jest mi to niepotrzebne. I chcę powiedzieć, że było to jedno z najciekawszych przeżyć w moim życiu. Ja chyba byłem wtedy... Ja w ogóle byłem bardzo szczęśliwy w tym momencie. Bardzo szczęśliwy. Kiedy dar celibatu zniknął z mojego życia z dnia na dzień, myślałem, że zwariuję. Było Sylwestra na Nowy Rok. Ja się obudziłem i nie miałem celibatu.
I tak jakbym w ogóle z nieba zszedł na ziemię. W ogóle rozumiecie, bo wszystkie funkcje mi wróciły. Ja mówię, zgłupię je tutaj. Po prostu. I Agata zaczyna widzenie wtedy dostać. W ciągu najbliższego tygodnia już się widzieliśmy, tak? I w ogóle to takie coś Bóg zrobił w moim życiu, wiecie? Jakby, dlatego ja wiem, o czym Paweł mówi. Paweł był człowiekiem celibatu. Dlatego też on pisze te rzeczy z perspektywy człowieka celibatu, żebyście to zrozumieli. Że on chodzi w tym darze w tym czasie. A? On chodzi w tym darze. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swojego męża. Paweł mówi, zobaczcie, on był mędrcem. Paweł mówi, że zobaczcie, jaki on powód stawia. To jest w ogóle ciekawa historia. Nie? Z uwagi na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa. Niech każda ma swojego męża i każdy ma swoją żonę. Jakie to jest w ogóle nieromantyczne. Właściwie? Gdzie tutaj euforia? Gdzie tutaj jakiś stan ekscytacji emocjonalnej? Jak się w tym odnaleźć? Jak tutaj... I teraz, na co chcę, żebyście zwrócili uwagę? Stan ekscytacji emocjonalnej, popularnie zwany zakochaniem, to nie jest nic złego. To jest coś dobrego. Tylko chcę, żebyście zrozumieli, gdzie jest hierarchia wartości. Jak wygląda hierarchia wartości? Co jest ważne, a co jest ważniejsze? Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Zakochanym jest być pięknym. Jest pięknie być zakochanym. Ja bardzo lubię słodycze, tam leżą. Dzisiaj tutaj byłem w sklepie na dole. Chciałem sobie kupić coś do zjedzenia na kolację. I tam było bardzo dużo rzeczy, które ja lubię, na przykład też dużo słodyczy. I ja sobie, wiecie co kupiłem? Chleb bezglutenowy. W ogóle wąchaliście, tam chcecie powąchać chleb bezglutenowy. On nie pachnie niczym. On nie pachnie chlebem. On pachnie niczym. Kiedy jadłem ten chleb bezglutenowy, babka mi opowiadała, jak u nich na wsi chleb piekli, w całej wsi było czuć chleb, a ja mówię, a bezglutenowy? W ogóle... Ale dlaczego ja wybrałem chleb bezglutenowy? Bo jest najzdrowszy z tego wszystkiego, co tam było w tym sklepie. Rozumiesz? To jest to. Dlaczego? Bo ja wybrałem, mam pewien priorytet. Ja, jeżeli chodzi o pieczywo, to lubię pszenne bułki. Więc pszenna bułka to jest coś, co ja lubię. Świeżutka pszenna bułka. Ale ja nie jem pszennej bułki. Czasami sobie zjem pszenną bułkę, tak? I uważam to za takie święto dla mnie. Kto na mnie to nałożył? Nikt. Nikt na mnie tego nie nałożył. Ja rozpoznałem system wartości pieczywa. Ja zrozumiałem, jak pieczywo jest ustawione priorytetowo w stosunku do jakości, tak? I co wpływa pożytecznie na mój organizm. I Paweł tutaj mówi przedziwną rzecz. Mówi, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niech każdy ma swoją żonę i niechaj każdy ma swojego męża. Żeby to w ogóle powiedzieć, trzeba chodzić w Duchu Świętym. To trzeba z punktu widzenia Boga obejrzeć rzecz, nie? Z punktu widzenia Boga. To Bóg wymyślił romantyzm, to Bóg wymyślił te wszystkie rzeczy, one pochodzą z serca Boga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie? Ja sam jestem romantykiem. Rozumiesz? W ogóle mam taką naturę, ja się bardzo dobrze stosuję w ogóle. Po prostu, nie? Ja mam takie zajęcie. Ja zawsze taki byłem po prostu. Moją żonę, pamiętam jak dziś tu słyszeliście mnie raz, to jak nie chciała, wiecie, do mnie wychodzić na randki, to brałem pistolet, wkładałem kulkę, przeładowywałem sobie do góry, wychodzisz czy nie wychodzisz. Nacisnąłem, jeszcze tylko 5 naboi zostało. Mówię. A nie wiemy, w której komorze, więc w ogóle napój. Po drugim strzale zawsze była po prostu, wiecie, na dole już, nie? Także to... I siedzieliśmy i łaziliśmy u parku i spaliśmy gdzieś tam na ławkach i w ogóle, wiesz, ja mam takie coś, nie? Ja mam naturę romantyczną, mam naturę poety w ogóle. To jest dla mnie takie... Natomiast o co chodzi? Ja znalazłem miejsce tego w moim życiu, takie miejsce. Wiesz? I ta piękna, romantyczna, tak zwana miłość, ona jest, tak? Tylko ona ma miejsce swoje. A Paweł, z perspektywy człowieka duchowego, on mówi, że mówi, ja chcę, żebyście zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi tutaj. Że
Wiecie, żeby tak myśleć, tego rodzaju mieć myślenie, to w ogóle obydwoje ludzi, którzy mają być małżonkami, to muszą być narodzeni z Bożego Ducha i muszą z Duchem Świętym chodzić. Żeby w ogóle tak myśleć, bo to myślenie jest nie do przyjęcia dla cielesnego systemu postrzegania. Okej? Okay? To jest niemożliwe. Dlaczego? Ale coś ci powiem. Kiedy ty przychodzisz do Boga z odpowiedniego miejsca, ty mówisz, Boże, ja chcę mieć męża czy żonę, tak? Nie dlatego, żeby mnie ciarki po plecach chodziły, tak? Bo to rozumiesz? Tylko ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, tak? I teraz posłuchaj, co się zaczyna dziać. Będzie mąż, czy też żona, tak? I powiem ci więcej. I jeszcze ciarki na dodatek później. Ale twoja intencja, ok? Nie zaczyna się od ciarek. Nie zaczyna się od przeżycia romantycznego. Tylko ty przychodzisz do Boga w duchu i ty mówisz, Boże, ja służę Tobie, należę do Ciebie, jestem Twoją własnością. Tak? 24 godziny na dobę. Jestem świadectwem Chrystusa na ziemi. I dlatego moje życie ma być wolne od grzechu. I dlatego daj mi męża z nieba, dlatego daj mi żonę z nieba. Ponieważ ja nie będę żyć w systemie niebezpieczeństwa. Bo Ty mnie do bezpieczeństwa powołałeś. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Zobaczcie, o czym on mówi. On mówi o zorientowaniu siebie nawzajem. Kiedy ja nauczę na temat małżeństw, ja mówię, ludzie, w małżeństwie priorytet to jest zorientowanie na siebie nawzajem. Małżeństwo nie funkcjonuje, tak? Kiedy patrzymy na swoje wnętrze. Nie zafunkcjonuje małżeństwo. Dlatego ja zawsze mówię, jeżeli chcesz się pobrać dlatego, że czegoś ci brak w życiu, tak? To jeszcze to nie jest czas, żebyś się pobrał. Masz deficyty. Masz dziury. Myślisz, że mąż czy żona te dziury ci zalepi. Mąż czy żona ci nie zalepi dziury. Twoje dziury ściągną ci męża, żonę z dziurami. I będziecie mieli takie małżeństwo, dwojga podziurawionych ludzi, którzy będą patrzyli na siebie i będą oczekiwali od siebie, że wzajemnie się zaspokoić. I już leżycie obydwoje na samym początku. Już leżycie na samym początku w ogóle. Bo od siebie czegoś chcecie w ogóle. A tu jest napisane tak. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie żona mężowi. W ogóle co to jest? Czyli ja biorę sobie żonę, tak? Z perspektywą, że ja mam jej służyć. Okej? Okay? Szok. Nie ona mi, tylko ja jej. Patrzcie, jak wygląda perspektywa ducha. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Przecież on jedzie tutaj, rozumie, do czego on doprowadza. Nie żona rozporządza własnym ciałem, tylko mąż. W ogóle nie. Żeby do tego miejsca dojść, trzeba z Bogiem chodzić. Tak? Trzeba być poddanym. Tak? Żeby swoje... Wiecie, my mówimy, że tak najsilniejszy w nas jest duch. Guzik, prawda. Najsilniejsze są nasze ciała, bo to ciało odczuwa, tak, zimno, ciepło, głód, nasycenie, rozumiesz? To przez ciało przychodzi cały syf z zewnątrz do nas, my przez ciało kontaktujemy się z tym światem, tak, przez ciało. Ciało jest najsilniejsze. Święty Paweł w innym miejscu powiedział, że pierwsze było to, jest to, co cielesne, a dopiero potem to, co duchowe. Pierwsze jest to, co cielesne. I teraz on mówi tak, niech żona odda, niech, ciało żony nie należy do niej i ciało męża nie należy do niego. Oni rozporządzają nawzajem sobie. Co to znaczy rozporządzać? To zarządzać drugim człowiekiem. Ja często do ludzi mówię tak, a czego oczekujesz, jak wejdziesz w związek małżeński? Że on będzie mnie kochał tak bardzo. Jest takiego jednego człowieka, który nigdy nie był w kościele. Przeprowadziłem go do Jezusa w więzieniu. Ja mówię do niego tak, a czego oczekujesz, jak wyjdziesz? Jak przyjdziesz do kościoła lokalnego? Mówi, że... Mówi, no wiesz, że mówi... No, że tak będziemy się kochać w ogóle, będziemy tacy, wiesz, ja mówię, czuję, proszę cię, mówię, powiem ci tak, wyjdziesz z więzienia, pójdziesz do lokalnego kościoła, tak? W 99% przypadków nie zostaniesz tam zaakceptowany. Oczywiście wszyscy powiedzą, bracie, w porządku, wszystko i tak dalej, nie? Ale większość ludzi nie zaprzyjaźni się z tobą.
bo ty jesteś kryminalista. Mówię, wiesz dlaczego? Bo większość ludzi tam w ciele będzie głosić. Bo ja to wiem. Bo ja znam kościoły w Polsce. Po prostu. To co, na co mam liczyć? Ja mówię, wyjdziesz i powiedz do Boga tak, Boże, podejmuję decyzję, że będę kochał i nie będę oczekiwał, że ktoś będzie kochał mnie. Zacznij od takiego ruchu na przykład. Nie bój się tego ruchu. Dokładnie to samo jest w małżeństwie. Tak? Boże, ja będę ją kochał, tak? I nie oczekuję niczego w zamian. I jeżeli to jest w stanie przejść przez twój system, tak? To ty jesteś gotowy. Bo jeżeli ty tego nie przeciśniesz przez duszę swoją, to jest świadectwo tego, rozumiesz? Że ty cały czas oczekujesz, tak? Że mąż czy żona, oni będą dla ciebie, tak? A to, że ty będziesz dla nich, to jest na drugim miejscu. A Paweł to przewartościowuje. On to przewartościowuje. To jest bardzo ważne. On to przewartościowuje. Zobaczcie, jak on im wykłada w ogóle, o co chodzi w tym małżeństwie. Dlatego on potem dalej mówi o pewnych rzeczach ważnych, tak? Ale on kładzie podstawę, żeby tak w ogóle żyć, to trzeba z Bogiem chodzić. Bóg jest swatem. Żeby tak żyć, to trzeba mieć męża z nieba albo żonę z nieba. Rozumiesz, o czym ja mówię? Tutaj nie ma w ogóle niczego innego. Bo w innym wypadku to ci się to nie uda. No nie uda się takie coś. Nie uda się. Nie strąci od współżycia ze sobą. Chyba, że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Ja wiecie, będę nagrywał, nie mam teraz jeszcze, nie to czas jest na to, ale ja będę nagrywał taki cykl na temat małżeństwa i będę tam mówił o życiu seksualnym. O życiu seksualnym się nie mówi w kościele, nie wiem z jakich powodów. Znaczy, ludzie nie mówią o życiu, bo nie wiem, może nie mają życia seksualnego, bo to może taki jest powód, że mają pogięte wyobrażenie. Życie seksualne stanowi integralną część małżeństwa. Ludzie oczekują, że w małżeństwie rzeczy, one się dzieją poza życiem seksualnym. Że życie seksualne jest dodatkiem. Życie seksualne nie jest dodatkiem. To jest proza życia. Jesteśmy jednym ciałem. Życie seksualne jest jedną z centralnych części małżeństwa. Siada życie seksualne, siada małżeństwo. Nie ma bata. I ludzie sobie muszą takie porządki porobić, jeżeli chodzi o swoją seksualność, że się w pale mylicie, bo ludzie w kościołach są pogięci od strony seksualnej. Są tak pogięci, że szok. Bo to jest jedna z najbardziej pogiętych rzeczy, życie seksualne. Bo to jest jedna z najbardziej wrażliwych rzeczy. Rozumiecie? To jest jedna z najbardziej wrażliwych rzeczy. I Paweł mówi tak, nie strońcie od współżycia ze sobą. To czego on w ogóle zachęca? Nie strońcie do współżycia. Niestronienie do współżycia to jest jeden, to jest jeden suchy seks w miesiącu dla wielu chrześcijan. To jest niestronienie od współżycia. Ja nie stronię od współżycia z tobą. Rozumiesz? Ale Paweł mówi, zobacz, chyba, że za wspólną zgodą. Zobaczcie to, czego on w ogóle doprowadza. Ile małżeństw w kościele jest w stanie rozmawiać o swojej seksualności? W ogóle to są szczątkowe jakieś rzeczy. To są szczątkowe elementy. Ludzie o tym nie mówią. O seksie się nie mówi. Wiecie, co diabeł zrobił na świecie? Masakrę zrobił. Życie seksualne zostało wykradzione i zostało zniszczone. Tak? Potem religia zrobiła jeszcze gorsze spustoszenie w tym wszystkim. Ludzie wiszą po prostu między młotem a kowadłem, nie wiedzą, jak się do tego zabrać, a my uczymy ludzi. Jeżeli bierzesz, chcesz mieć męża czy żonę i już spotkałeś tą dziewczynę, czy ty spotkałeś tego chłopaka i wy wiecie, że jesteście dla siebie, to teraz miejcie ten czas, jak ja to nazywam, ten żydowski rok, jakkolwiek, tak? Miejcie czas i ustalcie rzeczy, między innymi życie seksualne. Ja zawsze mówię, ustalamy trzy elementy przed małżeństwem, tak? Ustalamy sprawę dzieci, ustalamy sprawę pieniędzy i ustalamy sprawę życia seksualnego. To jest ustalone. Czyli wszystko wiemy o sobie nawzajem na pułapie życia seksualnego, zanim się pobierzemy. Wszystko wiemy. Co lubimy, czego chcemy, czego oczekujemy, jakie mamy w ogóle rzeczy, to w ogóle rozumiesz. Ludzie, no ty nie rozmawiam, bo ja się wstydzę. Ja mówię, dumuj mnie. Jeżeli się wstydzę.
Wiecie, tylko jednej rzeczy się możemy wstydzić. Grzeszyć. Jeżeli wstydzisz się jakiejkolwiek innej rzeczy oprócz grzechu, jesteś do uwolnienia od demonów. Chrześcijanie to jest bezwstydna konstrukcja. Adam z Ewą chodzili z gołymi tyłkami przed Bogiem. Okay? To tak to wyglądało. Bezwstydni byli. Jeżeli chrześcijanin się wstydzi, to znaczy, że jest problem demoniczny. Tak? I trzeba w ogóle z tym się... To trzeba wziąć na warsztat. Chyba, że za wspólną zgodę do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. Czyli Paweł pokazuje, że to jest stała rzecz w małżeństwie. System seksualny jest rzeczą stałą, to nie jest jakaś wypadkowa. Ja się dobrze czułam, ty się dobrze czułeś, to mieliśmy jakiś tam seks, proszę ciebie, kiedy to było, już nie pamiętam. Nie wiem, czy wyglądaliście kabaret moralnego niepokoju, jak oni rozmawiali o seksualności. We dwóch rozmawiali. Kiedy mówi, a co ty robisz? Mówi, po tym, no wiesz, po tym. Po tym on mówi, wiesz co mówi? Palę papierosa. A mówi, jak tam, to dużo palisz? A mówi, rzuciłem palenie. A ty co? Mówi, ja mówi, sok z brzozy piję. A mówi, to mówi, jak tam? Mówi, dużo pijesz tego soku? Zapomniałem smaku. Wiesz, i stoją we dwóch w ogóle i rozmawiają. Dwóch sąsiadów z bloku. Teren mówi, hej, to żeśmy z żoną jarali? Mówi, siekierę można popychać w powietrza. Teraz, mówi, człowieku, mówi. Tylko liche i Częstochowa. Takie pendolino lubi człowiek. Że to, rozumiem, z tego sobie ludzie robią jaja. Dlaczego, wiecie? Bo diabeł to pokrzywdził, popsuł. Tak? A Paweł, święty Paweł, tak? On mówi, żebyśmy byli w stałym systemie aktów seksualnych w małżeństwie. Non stop trzeba się ciurlać w małżeństwo. W innym wypadku to po prostu pada system małżeństwa, bo życie seksualne to jest coś, co uzależnia ludzi od siebie, co łączy ludzi ze sobą, co doprowadza do tego, rozumiesz, że musimy koncentrować się na sobie nawzajem, dbać o siebie, poznawać się nawzajem, szukać siebie nawzajem. Małżonkowie muszą się szukać, szukać się, tak? Szukać się notorycznie. Tak mają robić. Paweł tego uczy. Mówi, chyba, że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby się oddać modlitwie. Czyli Paweł mówi, jedynym powodem, dla którego wy możecie zwolnić tempo życia seksualnego, tak, jest to, że wchodzicie, tak, w jakiś szczególny stan modlitewny, często połączony z jakimś postem czy czymkolwiek. To jest jedyny powód, mówi. Nie ma, że mnie boli głowa, nie ma, że inny boli cię głowa, na ręce cię położę. A przestańcie mówić. Nie wierzysz? O. A widzisz, wiesz o co chodzi. Wiecie dlaczego o takich rzeczach mówię? Dlatego, że my musimy dojść do miejsca, że życie Kościoła jest takie same jak życie domu. Jeżeli ludzie w Kościele żyją inaczej niż w domu, rozumiecie? To jest hipokryzja. A tak funkcjonuje religia. Ludzie są inni w domach, inaczej mówią do siebie nawzajem. Małżonkowie inaczej do siebie mówią w domach, inaczej mówią w kościele. Inaczej się zachowują w domach, inaczej w kościele. To jest hipokryzja. Zobaczcie, ile daje funkcjonowanie grup domowych. Ludzie się zaczynają znać. Zaczynamy znać siebie. Wiesz. Współżyjcie ze sobą, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czyli Paweł mówi, zrozumcie, jeżeli wy rozwalicie system życia seksualnego, to szatan wam wjedzie do domu. Mnóstwo domów jest porżniętych przez zaniedbanie życia seksualnego w kościele. Po prostu. I robi się terapie małżeńskie, rozumiesz, i się rozmawia z ludźmi duszpasterskie, że się mówią, on mnie nie rozumie, ona mnie nie rozumie. Ja mówię, człowieku, jak się wy macie rozumieć? Kiedy wy ze sobą spaliście ostatnio? Ja nie mówię o takich w ogóle dziwactwach pod tytułem, że ciebie tylko jak skończysz, to mnie nie budź, rozumiesz o co chodzi. Tylko ja mówię po prostu o normalnym życiu seksualnym. Tak? Ja naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi, ja słyszę takie rzeczy, ludzie próbują się obejść ten temat, obejść to. Ja mówię, ale tego nie możesz obejść. Jak ty to chcesz obejść? Że to się nie obchodzi w ogóle. Tak? A to, co mówię, zobacz, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Czyli co on w ogóle, Paweł, mówi do nich? Ja wam nie nadaję doktryny żadnej, tylko chcę, żebyście zrozumieli serce Boga w tym temacie.
serce Boga. Mówię, zgadnijcie, kto to wymyślił? On mówi, no i to Bóg wymyślił, tak? To mówię, ja nie daję wam rozkazu, tylko zalecenie, żebyście zrozumieli, tak, jakie jest serce Boga w tym temacie. I tutaj, o, i włącza się jego doświadczenie, bo to są dla niego też rzeczy trudne. Czemu? Bo on ich nie doświadcza. Rozumiecie, o czym ja mówię? Bo on tutaj mówi do nich, ale on nie doświadcza tego. Znaczy, on mówi, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Tak? Bo on rozumie, że jego stan jest piętro wyżej. Tak? On ma piętro wyżej. Bo on w darze chodzi. Tak? W określonym darze chodzi. Lecz każdy ma własny dar łaski. Wiecie, on ma taki dar łaski, jak ktoś ma inny dar łaski. On ma dar łaski celibatu. Ten Paweł. On ma dar łaski celibatu. On mówi, ale każdy ma inny dar. Ja mam dar łaski celibatu, tak? A wy macie dar łaski czurlania i róbcie te rzeczy, rozumiecie? Znaczy takie, poruszajcie się w tym i bądźcie w tym w ogóle wierni, tak? Mówi, ale ja wolałbym, tak? Bo ja wiem, że mi jest lżej niż wam. Tak? Ja nie mam tych dylematów. Ja, Paweł z Tarsu, nie mam takich dylematów, bo żony nie mam, tak? A nie mam żony, dlatego że ja jestem człowiekiem celibatu. Tak? Nie mam takich potrzeb. O. Rozumiecie? Każdy ma inny dar łaski, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Czyli on mówi, że jakby on rzuca coś, bo to też jest podprogowe takie rzucenie czegoś. Bo wiecie, są ludzie, w kościołach też z takimi ludźmi się człowiek spotyka, że ja często rozmawiam z ludźmi, nie? Bo ludzie mówią, to pomóc się o męża, o żonę. Ja mówię, ale tam, no dobrze, a czy ty chcesz? Bo to... Czy też uważasz, że tak trzeba? To ludzie uważają, że tak trzeba. Że tak jest dobrze, że to będzie wola Boża, nie? Ale często mówię, ale czy ty chcesz? I wiecie, i kiedy ludzie zaczynają się nad tym zastanawiać, tak nieśmiało mówią, wiesz co, to ja nie wiem. Ja mówię, to zostań tak, jak masz teraz. Bo to poczekaj, aż się pojawi pragnienie, bo jak się nie generuj tego pragnienia. Jesteśmy mistrzami w wygenerowywaniu rzeczy. Potrafimy wygenerować takie zajawki, że się w panę nie mieści. Rozumiecie? A Paweł mówi, nie trzeba tego. To nie trzeba. Jeżeli ty nie chcesz, tak? To może nie musisz, okej? Okay? Może w ogóle gdzie indziej się odnajdziesz w tym życiu. Też trzeba, nie wolno się bać takich rzeczy. Może na jakimś odcinku czasu, tak? Nie trzeba, żebyś się na tym skupiał. Może za rok, dwa, trzy pragnienia jakieś się pojawią w tobie, wtedy okej, okay, iść. Nie martw się teraz, że nie masz tak, że nie chcesz teraz na przykład mieć żony czy męża. Bo to nie jest dziwne. Okej? Okay? A mówię to tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, co jest dowodem na to, że nie może ktoś zachować wstrzemięźliwości? Bo to widać, czy ktoś może, czy nie może. To czuć, czy ktoś może, czy nie może. Jak ludzie nie mają żadnego problemu z tym, to nie potrzeba się spinać na małżeństwie w tym momencie. Po co? To można krzywdę zrobić. To sobie krzywdę można zrobić. Jak ty nie masz pragnień w sobie, rozbudzonych pragnień wobec męża, czy żeby mieć męża, czy żonę, rozumiesz? Nie kręci cię ten temat, tak? To ty, kiedy ty teraz sobie weźmiesz męża czy żonę przez jakiś dziwny impuls, który ty masz, religijny, to ty sobie bałaganu narobisz i tej osobie też. Tak? Bałaganu sobie razem narobicie. Dlatego, że w małżeństwie chodzi o zorientowanie na siebie nawzajem. Tak? Ja wiecie, jak ja usługuję ludziom i ludzie w ogóle są w takich stanach, że wchodzą w związki małżeńskie, tak? Ale małżeństwo dla nich jest takim dodatkiem do służby na przykład. Oni służą, są w uderzeniu Bożej służby. Teraz małżeństwo się pojawia i potem dzwonią do mnie i mówią, ty, bo mi się małżeństwo sypie. Ja mówię, opowiedz. No i opowiada mi. I okazuje się, że małżeństwo to on sobie wziął, bo do służby mu. Ja mówię, no człowieku, no małżeństwo do służby, no ty, no jak tu żyć? Jak tu żyć? Masz żonę, to trzeba z nią czas spędzać. Jak ty chcesz mieć żonę i z nią czasu nie spędzać? Jak chcesz mieć żonę i ty chcesz na przykład, o, ktoś chce mieć żonę, tak?
ale chcę być przed ciebie na 5 grupach domowych w tym, w miesiącu, w tygodniu. To jest 5 grup domowych, 5 na 5 grupach, tak? Każdego dnia jest akcja, jakaś akcja kościelna, on chce być, tak? Ja mówię, słuchaj, albo twoja żona będzie też tego chciała, tak? Albo ty tak nie możesz żyć. Ja jestem, ja tu na ewangelizację, to idę uzdrawiać, tam idę to, tamto. Ja mówię, ty masz żonę? Tak. Czy twoja żona idzie z tobą uzdrawiać i idzie na 5 grup domowych i zasuwa jak wariatka, jak ty? Nie. Ja mówię, to się ogarnij. Albo zadaj sobie w ogóle pytanie, tak? Czy ty powinieneś wejść w związek małżeński na przykład? Bo moim zdaniem nie. Ok? Moim zdaniem nie. Może nie teraz na przykład, ok? I Paweł im to tłumaczy też, żeby mówić, zobaczcie ludzie, jak to wygląda w ogóle. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż płonąć. Tak. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. I to jest coś, co w ogóle rozwala wielu chrześcijan, ten werset. Mówię tu, bo Bóg nie pozwolił się rozwodzić. Ja mówię, stój. Tu w ogóle nie ma o tym mowy. Ten tekst dotyczy jednej rzeczy. Jeżeli jest dwoje ludzi, których ze sobą wyswatał Bóg, tak? To tutaj Paweł nadaje pewien rozkaz. I to jest rozkaz Boży. Żeby żona męża nie opuszczała. To jest rzecz bardzo prosta. Jeżeli jest jakieś małżeństwo skojarzone przez Boga, jest wynikiem objawienia, tak? I dzieją się w nim rzeczy złe, tak? To to małżeństwo nie jest do rozwiedzenia, tylko do naprawienia. Które małżeństwa się naprawia? Małżeństwa z Boga. Małżeństwa nie z Boga się rozwodzi. To jest wielka różnica. Małżeństwa nie z Boga nie są małżeństwami. Rozumiecie? Bo jest napisane, co Bóg złączy, niech człowiek nie rozłącza, tak? Ale pewnych rzeczy Bóg nie złączył. Tylko kto złączył? Człowiek! Nie wziąłem żony z nieba! Nie patrzyłem w Jezusa, kiedy szukałem żony. Tylko w cycki. I się pomyliłem. Jeszcze nikt z cycków objawienia nie przyjął na świecie. Nie ma takiego czegoś. Jest objawienie z nieba. Tylko z nieba. Ale ludzie tak szukają żony. Innym organem szukają żony. Powinni żony szukać duchem, a szukają ptakiem. I zawsze się pomylą wtedy. I oczywiście tak tego nie nazywają. Mówią, ja chcę kochać. Przestań. Przestań. Pomyliłeś organ rozpoznawczy. Bóg jest swatem. I co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, bo to nie człowiek złączył. Ale jak ktoś człowiek złączył, to trzeba to rozłączyć, bo to się sypie. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To jest bardzo ważne zjawisko. My musimy te rzeczy mieć wbite w siebie jak gwóźdź, bo będziemy mieli tysiące różnych sytuacji w życiu. Wielu z was wyrasta na liderów. I będziecie mieli dziesiątki przypadków, pytań i zjawisk. Bo ten temat, tak, był, jest i będzie. I jest to bardzo ważne zjawisko. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim. Stan małżeński przez Pawła uznany, to jest tylko ten stan, który opisany jest wcześniej. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie jak żona mężowi. Czyli stan małżeński według Pawła to jest stan, gdzie dwoje ludzi narodzonych z Bożego Ducha przyjęło objawienie od Boga, że są dla siebie na zawsze. I dlatego małżeństwa prawdziwe, tak? Są na zawsze. Rozumiecie, czym ja mówię? Tak jak zbawienie jest na zawsze. Prawdziwe. Bo to nieprawdziwe, tak? To jest do rozwałki. Do rozwałki. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Do czego Paweł, co im Paweł mówi? Jeżeli mówi, w waszym małżeństwie przestało prząc, ale jesteście od Boga obydwoje, tak?
to wy to naprawcie, dzieciaki, mój Bóg. Bo dałem wam moc do tego, żebyście stanęli w miłości i naprawili. Macie moc do naprawy. Macie moc do naprawienia. Jeśli to z Boga jest. A czy z Boga jest, to widać. To jest bardzo proste. Jeżeli coś jest z Boga, jeżeli twoja kobieta, czy twój mężczyzna jest z Boga, to jesteś zorientowany albo zorientowana w duchu na swojego mężczyznę czy kobietę. To jest bardzo proste. Jesteś jedno z nich. Nie emocjami. Rozumiecie? Wszystko wokół jest dodatkiem. Wszystko wokół jest dodatkiem. Ale żeby tak myśleć, trzeba w duchu chodzić. Dlatego widzicie, jaki nacisk kładziemy w Kościele na tego typu rzeczy. Na rozróżnienie duchowe, na chodzenie w duchu. Bo tylko w duchu prawidłowo możemy rozpoznać. Możemy nawet rozpoznać w duchu prawidłowo, kto jest mężem prawdziwym i kto jest żoną prawdziwą. Dlatego jest tak wiele nieprawdziwych rzeczy, bo zostały w ciele powiązane. Po prostu. Trzeba to teraz rozwalić. Bo często ci ludzie połączeni w ciele, nie na duchowy sposób, tylko na cielesny sposób, są częściami zupełnie innych ludzi. I dopóki ten związek się nie rozleci, to nie można się związać z tym, co należy. Rozumiecie, o co chodzi? Jaki ludzie bałagan narobili na ziemi? Ludzie są mistrzami świata w robieniu bałaganu. Bóg tak cudownie wszystko stworzył, tak? A ludzie tak cudownie wszystko pieprzą, tak? Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. Zobaczcie, tutaj co w ogóle Paweł mówi? Posłuchaj, jaki jest początek. Pozostałym zaś mówię ja, mówi Paweł, nie Pan. Czyli to nie jest objawienie. Paweł nie ma objawienia. Paweł mówi, ja wam doradzam teraz, tak? Na poziomie mojego doświadczenia. Bo ludzie mówią, następne grupy religijne biorą ten werset i mówią, no tak, no to ja mam żonę pogankę, ale ona się nie chce ze mną rozwieść. Ja mówię, zaraz, stój, uspokój się. Paweł powiedział, a nie Bóg, tak? Jeśli masz żonę pogankę, a ta się nie chce rozwieść z tobą, to się nie rozwodź. Ale to Paweł powiedział, a nie powiedział Bóg. To ty masz od Boga wiedzieć, czy się masz rozwieść, czy się nie rozwieść. Przede wszystkim. Od Boga, nie od Pawła. Od Boga, nie od Pawła. Druga strona medalu jest taka, że są sytuacje w życiu ludzi okresowe, a często całkowite, tak? Że ludzie są związani z osobą niewierzącą na przykład, no bo się nawrócili, jak już byli w małżeństwie, tak? I ta druga połówka się nie nawraca. Ale ta druga połówka w ogóle w niczym, tak? Nie stoi na przeszkodzie, tak? Wręcz jest bardzo miłą osobą. Ja osobiście spotkałem kiedyś człowieka w jednym kościele, rozmawiał ze mną, wysoki urzędnik w takim jednym miejscu tu w Warszawie, państwowy. Jego żona była nawrócona, jego dwoje dzieci i on w każdą niedzielę przywoził ich do tego kościoła, tak? Czekał na nich, aż oni skończą swoje nabożeństwo, odwoził ich z powrotem i on kiedyś ze mną rozmawiał tam, nie? I mówi, panie Arturze, bardzo mnie ujęło pana, to są mega kulturalny, grzeczny człowiek. Mówi, wie pan, ja jestem ateistą. Mówi, nie wierzę, mówi w to wszystko, ale wie pan, bardzo kocham swoją żonę, bardzo kocham swoje dzieci, absolutnie szanuję to, co oni robią. I wiesz, mega kulturalny, grzeczny człowiek, nie? Wiesz, taki dżentelmen, dżentelmen w każdym całym, no nie? Wiesz, bardzo mnie ujął ten facet. Mówi, pan, ja absolutnie nie wierzę, ale jak bardzo to szanuję, jak głęboko szanuję przekonania ludzi. Mówi, ja tu zawsze przyjeżdżam, żonę przywożę, ona może robić, co jej się podoba. Mówi, ona uwierzyła w tego waszego Jezusa. I mówi, i powiem szczerze, stała się lepszą osobą. Widzę, że moje dzieci wspaniale się uczą, w ogóle, wiesz, i on w ogóle tak, wiesz, same superlatywy, no wiesz, takie, ja byłem w szoku, facet stał co tydzień, tak, w jednym z takich dużych kościołów w Warszawie, tak, przy szatni i czekał, aż się skończy nabożeństwo, wiesz, co tydzień, wierny człowieku, wiesz, nie? Jej, przypuszczam, do głowy nie przyszło kobicie, żeby się z nim rozwodzić w ogóle, rozumiecie? Znaczy, my nie wiemy, czy on się kiedyś nawróci, czy nie, bo to w ogóle nie nasza broszka, to rozumiesz, my nie wiemy, co będzie, tak? Ale to, co było, było ciekawe. Było ciekawe zjawisko w ogóle, tak? Bo są różne zjawiska i różne rzeczy mogą tutaj mieć miejsce. Te słowo, że
Jeśli brat ma żonę pogankę, a już wiemy, że to nie jest w ogóle objawienie, tylko to jest Pawłowa jakby taka podpowiedź, co robić, prawda? Jeśli brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, i to słowo na współżycie z nim, tak, to ono oznacza, że tenże poganin, czyli tenże nienawrócony człowiek, nie stoi w opozycji wobec Ducha Świętego działającego w wierzącym współmałżonku. To nie jest to, że on przychodzi i mówi, nie chcę z tobą żyć, nie? Bo wiele ludzi tak nie robi. Facet jest nawrócony, ona nie jest nawrócona i ona nie mówi, ja się chcę z tobą rozwieść. Ona mówi coś innego do niego, ja nie chcę, żebyś ty do kościoła ciągle chodził. Dlaczego ty do kościoła ciągle chodzisz? Że nie możesz ze mną posiedzieć. Rozumiesz? Przegadza, jak go jeszcze nie nawrócona, przyglądała się, wiesz, jak ja żyję, no wiesz, ja wstawałem rano, jechałem do kościoła w niedzielę, no i wiesz, jej nie pasowało takie życie. Jej nie pasowało to, że ja tak żyję. Gdzie jedziesz? Znowu tam jedziesz do tych twoich? Mówię, jadę. Proszę tam nie modlić o mnie. Wiesz. Rozumiesz, w ogóle, przecież ona, ja ten notesik założyłem, ile my razy w miesiącu rozmawiamy ze sobą w ogóle, wiesz o co chodzi. Po jakiejś akcji w ogóle mamy 10 dni się mówiąc. Potem się tam odzywaliśmy, jakiś tam sekt, proszę ciebie, 3 dni, znowu gdzieś pojechałem na jakąś ewangelizację, rozumiesz, wrócił. Koniec. Tak? I wiesz, to, i ty, przecież jak ja cię powiedziałem, mówię, pobrałem się z tobą, bo żyliśmy ze sobą tyle czasu bez ślubu, pobrałem się, bo mam takie przekonanie, tak? Ale jak się nie narodzisz z Bożego Ducha, to się rozdzielę z tobą, no bo ty jesteś debilem. Najpierw się nie żeniłeś ze mną tyle lat. Potem się ze mną się ożeniłeś, a teraz do mnie mówisz, że jak się nie nawrócę, to się ze mną rozwiedziesz. Mówi, to w ogóle jest niespójne jakoś. Nie, ja mówię, co zrobisz? Ale więc widzimy, że te zgadza się na współżycie, to oznacza, że ta osoba nie stoi w opozycji działania Bożego Ducha. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, rozumiecie? Że osoba mówi, nie, ja chcę, żebyś był dalej moim mężem, ale. Nie ma ale. Nie ma ale w tym wszystkim. No i oczywiście wiemy, że takie sytuacje czasem się zdarzają, ale Paweł o nich też tutaj mówi. A żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. To jest jakby powtórzenie. Albowiem mąż poganin, i to jest bardzo ważna sprawa, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę, a żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. I teraz na czym rzecz polega? Ludzie, co to znaczy uświęcona? To znaczy uświęcony. To znaczy, że świętość żony, tak, czy też świętość męża udziela się na zasadach takich, że osobie niewierzącej, tak, jest o wiele łatwiej żyć. No kurczę, do tej pory chlał. Teraz przestał chlać. Chodził na dziewuchy, przestał chodzić na dziewuchy. Rozumiesz? Robił jakieś tam rzeczy, teraz siedzi w domu. Tak? Ale się modli. Rozumiesz? W ogóle, no ale lepiej niech siedzi w domu i się modli, tak? Niech pracuje i normalnie pieniądze przynosi, niż balował i imprezował, tak? I jeszcze w mordę dał co jakiś czas. No jest różnica jakaś subtelna, tak? Czyli jak okazuje się, że ona jest uświęcona przez to, że on się narodził z Bożego Ducha. Tak samo w drugim przypadku, tak? Do tej pory, proszę ciebie, jadaczkę miała tak. Raptem teraz, proszę ciebie, grzeczna, miła, sympatyczna. Wiesz o co chodzi? No uświęcony jest gość, czyli świętość płynąca przez nią zaczęła do jego życia wpływać, prawda? To oznacza, bo tutaj z tego zrobili też mistycyzm jakiś, prawda? Zresztą oni też byli bliscy tego mistycyzmu, zaraz im Paweł zresztą to wyjaśnia. I dalej tutaj jeszcze mówi, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Czyli tutaj Paweł od razu ich wybija z takiego systemu myślenia, bo oni myśleli, że wiecie, że jak tam się ma dzieci, jedno z małżonków jest niewierzące, to te dzieci będą przeklęte. To Paweł mówi, nie będą przeklęte. Oni tak myśleli, bo oni mieli okultystyczne w ogóle skłonności myślowe, rozumiecie? Więc Paweł ich z tego w ogóle wyprowadza. Mówi, nie. Dzieci będą święte, czyli one będą, że jeżeli jedno z małżonków jest narodzone z Bożego Ducha, to ten małżonek będzie miał kluczowy wpływ na dzieci. Kluczowy wpływ. Ten drugi nie będzie miał takiego wpływu. Bo to w ogóle jest taka zasada, że wiecie, jeżeli mamy do czynienia z taką rzeczą, to co święte będzie wpływało bardziej. Bardziej będzie wpływało.
I teraz zobaczcie dalej. A jeśli poganin chce się rozwieść, czyli stoi w opozycji, tak, wobec Bożego Ducha, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Chodzi o to, że jeżeli w małżeństwie tego rodzaju, w tak zwanym mieszanym małżeństwie, miałaby nastąpić sytuacja niepokoju jakiegoś rzędu, tak? Jakikolwiek niepokój, no to już jest pod rozwód. A ludzie żyją w takim szambie tyle lat. Rozumiecie? I mają fałszywą doktrynę, bo Pan nie chce, żebym się rozwiódł. Pan nie chce, żeby było gram niepokoju w waszym życiu. Bo do pokoju jesteś powołany. Do pokoju. Ja zawsze mówię, ludzie, jedynego raju, którego możemy doświadczyć w takim najwyższym stopniu tu na ziemi, to jest nasza święta rodzina. Raj. Dom ma być jak raj. W domach mamy odpoczywać nasze. Tak? Jak ja mam odpoczywać, proszę Ciebie, jak ja przychodzę do domu, proszę Ciebie, nie wiem, a moja nienawrócona żona gryzie w paznokcie, proszę Ciebie, pluje człowieku gdzieś tam tymi paznokciami i proszę Ciebie, się nie odzywa do mnie na przykład tydzień. Prawda? I masz pościelone na kanapie. Kiedyś jeden mój znajomy wrócił do domu, usługując tak. Jego żona oglądała serial w telewizji. Nawrócona też dziewczyna, ale zresztą pani psycholog. I on wrócił, nie było go kilka dni. I ona go tam przywitała, pozdrowała i dalej usiadła do serialu. I on do niej mówi: wróciłem do domu. Nie było mnie tydzień, ta na usługach był gdzieś. No widzisz, już kochani, już się kończy. Podszedł, odłączył, plazma taka duża. Wyrzucił przez okno. Mówi, wróciłem do domu. Wróciłem do domu. Po prostu. Nie było mnie tydzień. Oglądasz serial? No serial? Już sam fakt, że oglądasz ten serial, jest tematem do uwolnienia. Rozumiesz? No jak możesz serial oglądać? No jak człowiek narodzony z Bożego Ducha może śledzić serial? Że to cię wkręca. Rozumiesz? To cię zniewala. Paweł mówi, niczemu nie dam się zniewolić. Niczemu, niczemu, niczemu. Jak ktoś cię zniewala, odetnij sobie tą rzecz zniewalającą. Odetnij, wyrwij, wyrzuć, zniszcz. Tak? Wiecie, to... A ty ze mną tutaj jeszcze, bo ty teraz nie mamy relacji, bo ty od serio kończysz. Przepraszam. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, ale skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? I zobaczcie, Paweł mówi, wy nie wiecie, czy wy zbawicie tych mężów swoich, czy żony, jak macie te mieszane małżeństwa. Nie wiecie tego, więc nie możecie mówić, o, jestem z nim, bo on się kiedyś nawróci. A skąd ty wiesz? Pan mi powiedział, przestań! Paweł mówi, a skąd wiesz? Tak? Nie ma takiego czegoś. To jest lęk. Ludzie się często nie rozwodzą z lęków. Lęki, lęki. Lepszy taki niż żaden. Ja mówię, no pięknie, człowieku. No ja nie mam tej mentalności. Słowo honoru. Lepszy, jak to lepszy taki niż żaden, tak? To ja w ogóle mam inaczej. Rozumiesz? Jak jestem głodny, to proszę Ciebie nie idę się nażreć, proszę Ciebie, parówek, w których jest papier toaletowy gdzieś rozmiękczony, proszę Ciebie. Tylko ja sobie jednak przetrzymam głód i sobie znajdę jakiś tam kefir. No na litość boską. No już nie mówmy, że wiesz, ja bym zjadł tych parówek, powiedzmy takich, no gdybym, wiesz, no byłaby tylko taka żywność, gdybym się pomodlił, bym zjadł te parówki. Ja siedziałem w więzieniu, jadłem parówki, jadłem te badziewie i zawsze byłem najzdrowszy ze wszystkich. Wszyscy mieli sraczkę, ja nie miałem. Rozumiesz? No bo ja wiedziałem, że jak ja wezwę imienia Jezus, proszę Ciebie, nad tymi łazankami, co to w ogóle wyglądają, rozumiesz, człowieku, jak nie wiem co, tak, to ja będę żył i będę się dobrze miał. Ja, wiesz, przez wiarę przyjmowałem te aminokwasy rozchodzące mi się w ogóle tutaj, człowieku, z tego wszystkiego, czułem je w ogóle. Ale to jest funkcjonowanie w wierze. A tutaj jest jasno nakreślone, że Ty nie wiesz, czy zbawisz męża, Ty nie wiesz, czy zbawisz żonę. Ty nie masz dowodu duchowego na to. Więc nie bój się, tylko zamknij temat, jeżeli mąż czy żona, oni stoją w opozycji wobec Twojego chodzenia w Duchu Świętym, to zamknij temat! I to się nazywa święty rozwód.
I nie można robić z tego sobie głupawki religijnej, proszę Ciebie. Pan nie chce. A Panu co do tego? Pan chce, żeby spokój był. Do tego Pan chce. Do pokoju jesteście powołani, a nie do Sajgonu. Przecież nie jest, do Sajgonu powołał Was Pan. Tak? Oto zostawiam Wam Sajgon mój. Tak? Sajgon, który przewyższa wszelki rozum. Nie, on powiedział, pokój zostawiam Wam, pokój mój, nie taki jak daje świat. Nie taki jak daje świat. Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan. W takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Więc Paweł mówi, ja się odwołuję do waszego objawienia, do waszej tożsamości, do zrozumienia tego, kim wy jesteście i co macie robić. On się odwołuje do ich ducha. Był ktoś w chwili powołania obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, a tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zobacz. Oni mieli dylematy różne. Oni cały czas chcieli coś zmieniać. A on Paweł mi mówił, zostawcie to, to są cielesne rzeczy, uspokójcie się, nie przywiązujcie do tego wielkiej wagi. Nie róbcie z tego sakramentalizacji, wiecie, nie róbcie z tego czegoś wielkiego, to jest ciało, ciało, ciało. Oni już nawet chodzili, czy to się obrzezać trzeba, czy nie trzeba obrzezać. Oni myśleli, Paweł mówi, weź, mówi człowiek, daj sobie spokój z tym, w ogóle wiesz, nie? Tak samo jak ludzie do mnie przychodzą, to trzeba to zrobić. Myślisz, że się powinienem ochrzcić, mówią do mnie? Ja mówię, ty mi powiedz. Ty mi powiedz, czy się powinieneś ochrzcić. No ty, pastorze, powiedz, czy się powinienem ochrzcić. Bo nie powiem. To jest tajemnica. Oto tajemnica wiary. Rozumiesz? Nie powiem ci. Czasami to jeszcze pytam ludzi, mówię, a dlaczego ty chcesz się ochrzcić? Co cię tam podkręca do tego? Rozumiesz? Bo ktoś się chce ochrzcić, bo ktoś się ochrzcił z boku, tak? Tego nie będę chrzcił, niech się sam ochrzci. Rozumiesz? Ja go ochrzczę wtedy, kiedy on będzie miał objawienie na ten temat. Ja mu przekażę prawdę, tak? Ale on musi mieć objawienie. On musi być najarany na chrzest, jak szczerbaty na suchary. Ja go wtedy ochrzczę. Rozumiesz? On musi mnie złapać, być ochrzci mnie. Tak? Ja mówię, okej. Okay. Tak jak było ostatnio, Tadek mówi, ochrzci mnie. Ja mówię, kiedy? On mówi, w środę. Ja mówię, już leję wodę. I zapytam, dlaczego chcesz, żebym cię ochrzcił? Bo dalej nie pójdę, jak mnie nie ochrzcisz. Okej. Okay. To jest bardzo słuszna motywacja. Masz objawienie, Tadziu. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem. Nie trap się tym. Ale jeśli możesz stać się wolny, raczej korzystaj z tego. Zobacz, on mówi, jesteś powołany jako niewolnik. Nie martw się. Zobacz, jak Paweł mówi, nie martw się. Kurczę, dawaj! Rozumiesz? A co ci obchodzi w ogóle? Ludzie przychodzą, ja muszę z czegoś wyjść. Ja mówię, ale weź. Dawaj, chodź tu. Jako niewolnik. Ja kocham, jak ludzie przychodzą, proszę ciebie, i mówię, że jestem niewolnikiem. Ja mówię, bardzo dobrze. Jesteś zniewolony, to jest świetne miejsce. Nie trap się tym. Dawaj do Jezusa. Przecież jest takim jednym człowiekowi, głoszę Ewangelię, a on mówi, ale ja mówię, jeszcze palę, mówi, paczkę Golden Amerykanów, mówi, dziennie, mówi, ja rzucę palę, nie przyjdę do Jezusa, mówi, niech cię ręka boska broni, mówi, palę nie rzucę. W tym stanie, mówię, z 25 papierosami dziennie, mówię, dawaj, tutaj, do Jezusa, tak? Tutaj. To będzie sens, rozumiesz? To będzie sens. Wczoraj byliśmy na takiej wsi, zabitej dechami, ale zobaczyliśmy tam tak wspaniałych ludzi. Ze 20 osób tam przyszło na spotkanie. Nawrócił się tam jakiś czas temu człowiek, młody chłopak. Nawrócił się, wrócił do domu. Taki wielki obraz wisiał na ścianie Marii, Matki Boskiej Częstochowskiej. On zabrał ten obraz i uciekł. Matka mówi, wróciła matka do domu, gdzie jest obraz? On mówi, wyniosłem. Nie będziesz, mówi, się modlić do Marii. Oddaj obraz, mówi. Matka mówi do niego. Mówi, nie oddam obrazu. Mówi, oddaj obraz! Oddam ci, jak powiem, dlaczego ona jest czarna. Mówi, to w ogóle taka zajawka, czujesz klimat? Normalny dom we wsi, w ogóle gadają w ogóle w taki sposób. Nie wiem, dlaczego jest czarna, w takiej książce jest napisane,
Tobie odchodzi książka. Mówi, wiesz dlaczego jest czarna chociaż? Jak nie wiesz, to ci nie oddam obrazu. Jakby zewangelizował cały dom w ten sposób. Jakby teraz cała rodzina nawrócona już w ogóle, wiesz, nie? Ludzie prostej wiary. Prostej wiary, tak? Wszyscy łącznie z babią. Taka babunia tam siedziała, później babunia, wiesz, na dół. Zdjęła taki ten wisiorek z tą, z Marią, proszę ciebie, co nosiła, delfinka za zawiesiła. Przyszła do Jezusa w ogóle, jaki moment. Tacy byliśmy, tak poruszeni byliśmy z Norbertem, że szok po prostu z tymi ludźmi, nie? Po prostu tak, wiesz, nie skalani przez żaden system. Pytam się, byliście w jakimś kościele protestanckim? Nie, mówię, chwała w ogóle najwyższemu, mówię, bo jakie perły w ogóle, wiesz, nie? Nie martwili się, kim są. Szukali i znaleźli. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Paweł mówi, te rzeczy zewnętrzne mają mniejszą wartość. To mniejsza wartość jest. Tak, jeśli masz możliwość, bądź wolny. My uwalniamy ludzi. Amen. Rozumiesz? Ale chodzi o to, czy ty przybyłeś do Jezusa w duchu. O to tu chodzi. Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, Paweł mówi. Zobaczcie, Paweł sam ewoluuje w tych swoich wypowiedziach tutaj. On się zmienia, bo on sam myśli o tym. Pamiętajcie, to też się odnosi do związków małżeńskich tutaj. Tak, drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nie wchodźcie w systemy niewolnicze. Hej, mówi, dzieci moje. Dzieci moje, nie wchodźcie w systemy niewolnicze. Bo jak wejdziesz w system niewolniczy, tak? To cię będzie dojeżdżać potem kawał życia. A Bóg nie chce, żebyś tak miał. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. A co do Panien, nakazu Pańskiego nie mam. Ale wyrażam zdanie, jako ten, który dzięki miłosierdziu Pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś z żoną? Nie szukaj żony. Zobaczcie, on się odwołuje do tego, co człowiek ma w sercu. Wiesz, on się do tego odwołuje cały czas. Nie? On mówi, tu nie ma nakazów i zakazów. On mówi, tu nie w ogóle, nie poruszamy się w tych kategoriach. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła, wszakże tacy będą mieli doczesny kłopot. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. Rozumiecie, on mówił z pułapu pięterko wyżej, nie? On w ogóle mówi, to pięknie, że chcecie to wszystko mieć. Pokazuję wam, jak to ma wyglądać, nie? Ale wiedzcie o tym, tak? Że i tak będzie Kongo, i tak będzie, nie? Tym wszystkim. Bo jesteście ludźmi. Jedni takimi, drudzy innymi. Od Pana to jest, tak? Ale tarcia nie ominą życia waszego. Będziecie mieć doczesne kłopoty, nie wieczne. Doczesne. Czyli na tym świecie tu będziecie mieć kłopot. Jak ludzie wchodzą w małżeństwo i oni czasami tacy są, wiesz, szczególnie jak tam narzeczeni gdzieś tam poznają się, o, tacy są, wiesz, dwie piękne róże. I oni tak przychodzą, wiesz. No dobrze, mówię, w porządku, mówię, teraz mówię, przygotujcie się na doczesne kłopoty. Mówię, w ogóle pobądźcie w tym narzeczeństwie i zrozumcie, że musicie zobaczyć, jak wyglądają realia życia. Rozumiem, jak realia wygląda. Realia. Rozumiecie? Ten stan to nie jest stan, który jest stanem duchowym waszym. Jesteście podekscytowani emocjonalnie. Każdy tak ma. To jest ładne. To ładne. To ładne te tulipany tutaj stoją, które zdechną za jakiś czas. Wszyscy to wiedzą. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle tak to jest, nie? Coś, co jest wkorzenione, ugruntowane, będzie rosło. Ok? Będzie rosło. Będzie rosło. Jak ma głęboki, potężny korzeń. Tak? Ale to jest jak. Emocje nasze są jak te tulipany. Wiecie? To tak jest ładne.
Ja też chodzę, kupuję kwiaty cięte do domu, proszę Ciebie, jeszcze taką chemię tam sypię do nich, bo to tak z Holandii to jest to chemio, tej chemii nasypię, one dłużej stoją, proszę Ciebie, ale to nie znaczy, że one są żywe. Wiecie, co to jest? To jest przedłużenie śmierci. One już są martwe, jak je kupuję. To jest bardzo ciekawe. Kupuję zdechłe kwiaty. Wiecie czemu? Są odcięte od korzenia. Każdy kwiat odcięty od korzenia jest zdechły, martwy, martwy. To jest ułuda. Och, jakie piękne kwiaty, cudowne życie przyszło do domu. Nie przyszło żadne życie przed pogrzeb. Tak? W ogóle to są trupy. Tylko teraz my przedłużamy im życie, żebyśmy się napatrzyli. I my tak sobie patrzymy, on tak opada, wyrzucamy, przychodzą na następne zakupie! Biedronce są w róże. Rozumiesz, o co chodzi? I to jest nasze emocje są, wiecie, są takie emocje nasze, tak? Ale weź dąb na przykład, dąb. Tak? Zasadzili go, tak? Wyrósł. Taki człowieku bebech, rozumiesz, o co chodzi? 30 metrów do góry stoi człowieku 200, 300, 400, 500 lat. Tak? Zwierzęta na nim mieszkają, człowieku korzenie 20 metrów w ziemię, rozumiesz, o co chodzi? Tak? O to tu chodzi. Jest maleńka różnica między taką rzeczą a tym dębem? Jest. Paweł ich porusza do tego, aby szli w miejsce ducha. Tak? W miejsce ducha. Tam, mówi, jest stabilizacja. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, posłuchajcie, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Paweł kieruje ich w miejsce głębokiej zależności od ducha. On mówi do nich, ludzie, to wszystko przemija. To jest takie, zobaczcie, ja się pytam, jak tu można zbudować sakramentalny system? O, uświęćmy małżeństwo. O, zróbmy teraz to małżeństwo. To Bóg złączył, człowiek nie rozłącza, wiesz, o co chodzi. Pamiętacie tego księdza, co u nas był? Na szkole? O. Jedno z oskarżeń, które zostały wystosowane wobec niego, to wiecie, jakie było? Że w jego wspólnocie non-stop się rozwodzą ludzie. Tak mu polski episkopat przedstawił w ogóle zarzut. I oni go wzięli na rozmowę i mówią, ale u ciebie się rozwodzą ludzie. A on mówi, no ale to co ja zrobię, że się rozwodzą? Ale to jest sakrament. A on mówi, w ogóle co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy. Ale czasami coś człowiek złączy. Jak ludzie przychodzą do Jezusa, tak? To człowiek złączył, to Bóg rozłącza. To jest bardzo ważne. I mieli pretensje do niego, że tam się ludzie rozwodzą. A tam się ktoś rodził na nowo z Bożego Ducha, a współmałżonek nie. I współmałżonek mówił, ale ja nie chcę dalej tak. Rozumiesz? I był rozwód. I była jatka. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jak się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jakby się podobać żonie. I to jest normalne. I nie ma takiej opcji, że tą rzecz się obejdzie dookoła. Bo jeżeli jesteś w małżeństwie, tak, to ty musisz być skoncentrowany, tak, na mężu czy na żonie. I posłuchajcie, i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obydwoje małżonkowie, tak, są na tym samym pułapie duchowym, obydwoje są w tej samej służbie, tak, i zasuwają w jednym szeregu, wtedy to ma szansę powodzenia. W innym wypadku, nawet jeżeli będzie to z Boga, posłuchajcie, tak, ale ludzie nie będą chcieli, tak, patrzeć w wspólną stronę, to będą tarcia w tym małżeństwie.
i będą doczesne problemy. I Paweł o tym mówi. Ileż ja znam małżeństw, które są od Boga, ale są nieposłuszne, tak? Są nieposłuszni ludzie w tych małżeństwach. Mąż jest nieposłuszny, żona jest nieposłuszna. Nie patrzą w Chrystusa obydwoje, tak? I zaczynają się rozjeżdżać. Ona biegnie, tak? A on biegnie tu. I obydwoje mówią, Pan mi powiedział. Ja rozmawiam z takimi małżonkami. I on mi mówi, Pan mi powiedział to. A ona mówi, a Pan mi powiedział tamto. Ja mówię, dwóch Panów. Dwóch Panów mają. No nie, no w ogóle nie ma bata, nie? Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Paweł mówi, że żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jakby się podobać żonie. I to jest ten pułap psychofizyczny. I tylko kiedy obydwoje patrzą w Chrystusa, przyjaciele, to dopiero to ma rację bytu. Kiedy pędzą obydwoje, jak konie w jednym szeregu. Tak? Tylko wtedy te małżeństwa będą szły do przodu. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś. Troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie, trwali przy panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Bywały sytuacje w tamtych czasach, że ludzie wchodzili w relacje narzeczeństwa i trwali w nich bardzo długo. Paweł musiał ten problem rozwiązać. Rozumiecie? Oni chcieli być małżeństwem, a z drugiej strony chcieli w 100% służyć Bogu, tak? I często te narzeczeństwa trwały bardzo, bardzo długo w tamtym czasie. I Paweł mówi, ludzie, jesteście czasami w narzeczeństwie, aż ci kobieta przekwitła. W ogóle tak chcieliście się uświęcić. Mówię, po co wy to robicie, wiecie? Paweł jakby reguluje te rzeczy. Rozumiecie, jakie wypaczenia były? Wypaczeń jest mnóstwo. Diabeł jak nie znajdzie takiego motywu, to inny znajduje. Do tego stopnia nawet. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją panę w dziewictwie, dobrze czyni. Tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Czyli on w ogóle mówił o tym, że istnieją tak zwane związki platoniczne. On opowiadał o tak zwanych związkach platonicznych. Są tacy ludzie. Są ludzie, którzy kochają się, tak? I też być może będziecie takich ludzi spotykać. Którzy kochają się, nie będąc małżeństwami. Oni ze sobą nie sypiają. Rozumiecie? Oni nie mają wspólnego domu. Ale on wie, że ona jest jego, ona wie, że on jest jego, obydwoje służą Bogu. Z takimi ludźmi też się możecie spotkać. Nie dziwcie się, że są tacy ludzie. Niech was to nie dziwi. Oni tacy są. I bez przymusu tak żyją. Ona jest jego najlepszą przyjaciółką, a on jest jej najlepszym przyjacielem. Nigdy ze sobą nie spali. Nigdy nie mieli wspólnego domu. Pamiętajcie, każdy ma inny dar łaski. Nigdy nie ograniczajmy Boga. Ja dawno temu przestałem ograniczać Ducha Świętego. Ja widziałem niesamowite już rzeczy w relacjach międzyludzkich. Patrzyłem na rzeczy i mówiłem, Boże, bo ja tak nie mam. Ale ja dawno przestałem sądzić rzeczy wokół mnie na podstawie tego, jak ja mam. Oni to robią bez przymusu. Rozumiecie? Bez przymusu. Pamiętajcie. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Tu jest mowa o małżeństwach z Bogiem. Bo Paweł w ogóle innych małżeństw nie bierze pod uwagę. Słyszeliście, jaki jest stosunek do małżeństw, które nie są małżeństwami z Bogiem. Ale według mojego zdania nie może się w ogóle powstrzymać. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli taka pozostanie.
A sądzę, że ja mam Ducha Świętego. W ogóle on musiał te rzeczy, rozumiecie, o co chodzi? Jakby chcę zrobić to na jego, bo on przebijało to przez niego w ogóle, jakby ja bym wolał. Mówię cały czas, tyle. Tak bym chciał, żebyście żyli w tym celibacie wszyscy. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, Paweł wierzył w to, że Jezus wróci zaraz. On w ogóle miał w nosie rozród całego świata. On mówi, mogą się nie rozradzać wszyscy. Możemy już nie płodzić. Pan wróci. Wiesz, o co chodzi? Ale on tak miał. Dlatego mówię, uczmy się przyglądać temu, jak on to bierze od Boga i też ile jest Pawła w tym wszystkim. Tak? Musimy zrozumieć. My dzisiaj z Lechem rozmawialiśmy sobie tutaj w samochodzie o tym w ogóle o Biblii. Wiesz? Mówimy, że taki kaznodzieja jest jeden w internecie. Tak, o brodo długo taki. Przegina czasami w ogóle, ale taki ciekawy. Kiedyś wyszedł i mówi, Pismo Święte to nie jest słowo Boga. To jest słowo człowieka. Słowo Boga to jest Jezus. Mówi, bo Biblię napisali ludzie, inspirowani przez Boga, ale to nie oznacza, że to słowo Boga. Bóg to im dał słowo, a oni je potem zapisywali. I to nie oznacza, że zapisanie słowo w słowo. Bo oni byli w tym wszystkim. Rozumiecie, o czym ja mówię? Paweł jest w tym, co pisze. Tam jest Paweł w tym. Zobaczcie, tego teksty, ale według mojego zdania. Tak? A to do kogo obchodzi twoje zdanie, Paweł? Ale on musi, bo on to pisze. Każdy z nas by też tak pisał i też by tak mówił. Zobaczcie teraz, komukolwiek, mówię do tych z was, którzy jesteście liderami, komuś doradzasz, uczysz kogoś, zawsze tam będziesz ty. Dlatego tak ważne jest, tak? Jaki jest twój poziom świętości. Bo tu nie chodzi tylko o przekazanie prawdy Bożej, bo i tak podasz siebie jakoś. Zawsze podasz siebie, zawsze będzie posmak twój. Tak? Zawsze będzie twój posmak. I zaczyna drugi temat Paweł. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. To jest sarkazm. Paweł był sarkastyczny przy tym wszystkim jeszcze. Wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Oczywiście, że wszyscy wiemy, że mamy właściwe poznanie. Którego nie zapytasz, szczególnie protestanta, wszystko wie. Protestanci to co są mali papieże wszyscy, wszystko wiedzą. Pan mi powiedział i co z nim gadać? Dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, człowiek to mówi, Pan mi powiedział to czy tamto i już Pan mi powiedział to. Ale mam taką sytuację. Ja mówię, zaraz stój, bo już mnie normalnie szlak trafia. Pan ci powiedział? Pan. To zrób tak, jak Pan powiedział. Jak miałby Pan coś powiedział, tak siedzę i Pan mi coś powiedział na przykład, nie? I Pan mi powiedział, dotknij kwiatka. Dotknąłem kwiatka, wiesz o co chodzi? Bo Pan mi powiedział. Ja mnie zapytał, przepraszam bardzo, jakie tam macie zdanie, może jakąś mamy tutaj teorię? O co tu chodzi? Chodzi, że dotknął kwiatka, bo Pan mi powiedział. Ale on mówi, Pan mi powiedział, ale... Ja mówię, nie wiem, czy Ci Pan powiedział, już mówię. No ja nie wiem, czy ci to Pan powiedział, ale protestanci tak mają. Rozumiesz? W Kościele katolickim są ludzie o wiele mniej mówią, że Pan im coś powiedział. Umówmy się w ten sposób, tak? A protestanci, Pan mi powiedział. Tak? Życie pro ciebie pojechane do spodu, rozumiesz? Kretynizm z każdej strony, prawda? Pan mi mówi. Ja co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mają właściwe poznanie. I teraz Paweł, poznanie na dyma. W ogóle. Poznanie na dyma. A miłość buduje. Poznanie na dyma, ale miłość buduje. Jeśli mnie ma ktoś, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Posłuchaj, to jest objawienie. To jest to, co wam mówię, będę wam mówił o objawieniach. Jeśli ktoś mówi, że poznał, uważa, że poznał, to tak naprawdę jeszcze nie poznał, jak należy. To jest taka informacja dla nas. Ja jak poznaję coś, tak, to automatycznie, tak, mówię do Boga, dziękuję Ci za to, że to mam, tak, i wiem, że nie wiem dalej. I siadam w miejscu pytającego tego.
A więc im bardziej poznanie wzrasta w moim życiu, tym bardziej staję się pytającym. To jest bardzo ważna rzecz. A nie wiem. A nie wiem, czy wiesz. A nie wiem, czy wiesz. Pokaż mi to. Przyjmij to przez wiarę. Nie. Niczego w twoim życiu nie przyjmę przez wiarę. W twoim życiu wszystko przyjmę przez uczynki. Wiecie, ja od Boga przyjmuję rzeczy przez wiarę. A od ludzi przez uczynki. Ja niczego od ludzi nie przyjmuję przez wiarę. Bo człowiek nie jest źródłem wiary. Jak ktoś do mnie mówi tak, uwierz mi w to. Ja mówię, pokaż mi to. Pokaż mi. I Jakub tak wyjechał do nich. Pamiętacie Jakuba? Mówi, pokażcie mi waszą wiarę. A ja wam pokażę moją wiarę z uczynką. Cóż za bzdura. Uwierz mi. Bogu uwierzę. U ciebie chcę zobaczyć. Pokaż mi to. Pokaż mi swoje objawienie. Przez co? Jak je wprowadziłeś w życie? Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. A więc jeżeli objawienie, które jest przyjęte przez ciebie, tak? Jeżeli to, co przyjąłeś od Boga, to jest realnie przyjęte od Boga, to zaowocuje miłością do Boga. Każde nasze objawienie, które jest od Boga, jak nazywamy je, tak? Zaowocuje miłością do Boga. Zawsze zaowocuje miłością do Boga. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tutaj były pytania. W tamtym czasie żyło się w systemie bałwochwalstwa. Tam były świątynie pogańskie, gdzie składało się ofiary ze zwierząt. I to był cały system religijny. Dzisiaj też mamy system religijny. I to, co Paweł tutaj opisuje, dotyczy również dzisiejszych systemów religijnych, ale zaraz o tym powiem. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to w niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, sarkazm, Pawłowy znowu. Rozumiecie? Bo wszyscy, pan mi powiedział. Paweł mówi, jest wielu bogów i wielu panów. Wierzę, to w ogóle, rozumiecie, chcę, żebyście też zobaczyli, jaki on miał charakter, ten człowiek. To była ciekawa jednostka, nie? Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Że wszyscy mają poznanie, ale nie wszyscy właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. O czym mówi Paweł? Kiedyś ktoś mnie zapytał. Czy jeżeli zaprosi mnie moja cielesna rodzina na Wigilię, to czy ja się z nimi będę łamał opłatkę? Tak mnie ktoś zapytał. I to pytanie wiele lat krążyło mi po głowie. Ja raz się dzieliłem, raz się nie dzieliłem. Tak jak miałem z kaszanką kiedyś. Raz jadłem, raz nie jadłem. Najciekawsze jest to, że jak ja nie jadłem, to nikt nie jadł. To było amba na kaszankę w domu. Bo ja miałem takie, jak wiecie, byłem takim ewangelistą nechemiaszowym, że przekonywałem na siłę wszystkich do wszystkiego. Nikt nie jadł kaszanki, jadł rok. No. Ale kiedyś przeczytałem ten werset. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. I zrozumiałe, że my, jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie, tak, musimy postępować w ten sposób, tak, aby nie być przyczynkiem mentalności bałwochwalczej.
Nie ma tutaj, co mamy robić lub nie robić. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Otóż w pewnych środowiskach, na przykład w środowisku religijnym, nigdy się z kimś nie przełamie opłatkiem. Nigdy tego nie zrobi. Dlaczego? Nie ze względu na mnie, tylko na niego. Bo on to kultywuje. Dla niego to jest mięso składane bałwaną. Dla mnie nie. W innym wypadku, jak wiecie, poszedłem na mszę, stanąłem z księdzem za ołtarzem, tak? Jadłem z nim opłatek, piłem z nim wino i poprosiłem Agatę, żeby mnie filmowała. Zrobił się dym w całej Polsce. I od katolików, i od protestantów. Katolicy zaczęli się drzeć. Jak to ten heretyk za ołtarzem? Co biskup na to? Rozumiesz? Jak to tamtego? Protestanci mówią, jak śmiesz, skalałeś się, wiesz, nie? Rozumiesz? Ale w ten sposób zaprezentowałem, że ta rzecz nie posiada żadnych wartości. I to musiało być publicznie zrobione. Musiało być, rozumiecie, system bałwochwalstwa poniżony. W ten sposób to zafunkcjonowało. Ale Paweł tutaj mówi o bardzo ważnej rzeczy, że my jako ludzie posiadający prawidłowe poznanie musimy poruszać się w duchu, tak, w ten sposób, aby jakiekolwiek nasze działanie, jakiekolwiek nasze zachowanie, jakiekolwiek nasze przekonanie nie miało wpływu na wzrost bałwochwalstwa. Czy to jest w tą stronę, czy w inną stronę? Pamiętacie, ostatnio na ewangelizacji puściliśmy anielski orszak, niech twą duszę przyjmie w rytmie dance. Co spowodowało straszne zbulwersowanie na ulicach. Jak to jest, co oni robią? A my tańczyliśmy w rytm, proszę ciebie, dance'owej piosenki, anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. I kilkadziesiąt osób szalało na ulicy, proszę ciebie, i co to spowodowało? Poniżenie religii. Rozumiecie? Poniżyliśmy religię. Demoniczne siły, bałwochwalcze zostały poniżone. Poniżyliśmy tę religię. Tak? To, że zakładaliśmy koloratki, to, że głosiliśmy w koloratkach, kiedy stałem w Częstochowie, głosiłem w koloratce i nawracali się ludzie, całowali mnie w rękę. Proszę księdza, dziękuję. Mówię, szczęść Boże, chodź tutaj, kochana. O 18 spotkanie mamy tam. Rozumiesz? Poniżasz to wszystko. Wyszydzasz. Tak? Występujesz przeciwko systemowi. Przeciwko systemowi. Rozumiecie? O to tutaj chodzi. Wywalamy system do góry kołami. I Paweł o tym mówił. Ale kiedy widzimy z drugiej strony, że dzieje się coś, do czego mogli, nasze działanie mogłoby się przyczynić do bałwochwalstwa, uciekamy od tego. Uciekamy od takich rzeczy. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Im bardziej będziesz wzrastał w wierze, tym musisz zrozumieć, że więcej będziesz wiedział, że ci rzeczy wolno. Rozumiecie, o co tu chodzi? Im bardziej wzrastamy, ja wzrastam w Chrystusie, tym więcej wiem, że mi wolno. Wolno mi. Ale wiecie, mówiłem wam o tym, jeżeli jestem gdzieś na ulicy, tak? Jesteśmy, pojadę gdzieś z żoną i usiądziemy, jesteśmy gdzieś na przykład na ulicy i ostatnio miałem ochotę napić się trochę wina, dlatego że jadłem jakiś stek, to powiedziałem do kelnera, że mi szklankę przyniósł. Rozumiecie? Żeby, ponieważ jestem publiczną osobą, głoszę Ewangelię. I wielu ludzi, na przykład widząc, że ja będę pił sobie wino, tak? Pomyśli sobie, skoro Cerojski, taki duchowy, może pić wino, to my też możemy chlać, ile wlezie. Przecież jesteśmy też narodzeni z Bożego Ducha. Tylko, że Cerojskiego nic nie rusza, nawet bomba atomowa. Natomiast ich to ruszy. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Paweł mówi do nich te właśnie rzeczy. Zobaczcie, jak to dla nas jest ważne. To nie jest religia. To jest system zapobiegawczy. Dlatego mówię, my nie możemy mieć nigdzie żadnych rzeczy. Nasze Facebooki nie mogą pokazywać różnych rzeczy. Nie mogą zobaczyć nigdzie, że ty piwa się napijesz. Ok? Nie.
Dlatego, że to jest naród alkoholików i powiedzą, o jak ona jest taka duchowa, tak, to i ona sobie tutaj pije piwo, to znaczy, że to nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem pić piwo, no ludzie, no to nie jest problem. Tak? Jeśli to ciebie nie zniewala. Ok? Bo jak cię to zniewala, to nie możesz tego robić. Nie możesz tego robić. Tak jest w niebie. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, zobaczcie, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, czyli który masz wysoki poziom wiary, siedzącego za stołem świątyni pogańskiej, w tych świątyniach pogańskich się siedziało. Tam były imprezy ku czci różnego rodzaju bóstw. To czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus zmarł. A tak grzesząc przeciwko bratu i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Zobaczcie, Paweł pokazał bardzo poważną kwestię. On pokazał kwestię odpowiedzialności za twój rozwój duchowy. Koryntianie uważali, że są tak duchowi, że nie ma żadnego problemu, że mogą na przykład iść sobie do świątyni bałwochwalczej coś zjeść. I Paweł mówi, to nie chodzi o to, wy możecie tam jeść, bo nie ma żadnego bożka. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie ma żadnego bożka. Ja mogę zeżreć, proszę ciebie, całą tą monstrancję, co tam stoi w kościele katolickim, wypić to wino i zatańczyć kankana na tym, proszę ciebie, stole. Tam, rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle nie jest żaden problem, mnie to nie rusza. Bo to jest nic, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mogę być na spotkaniu satanistycznym, tak, na którym właśnie złożono jakiegoś wołu ku czci w ogóle diabła i mogę sobie w ogóle odkroić kawał steka i go zjeść, bo to mnie nie rusza. To cię w ogóle nie rusza. Pokarm, napój nie kalają człowieka. Rozumiecie, o co chodzi? Ja tym pastorom mówię, ludzie, no wy uważacie, jak wy możecie powiedzieć, wy ludzi nauczacie, że to mnie skalało, no komunia mnie kala. Ci krzyczą, że biskup nie pozwolił, rozumiesz, ja, że ja skalałem. Jedni katolicy mówili, że ja skalałem w ogóle ten ołtarz, a protestanci mówili, że ja skalałem siebie. Ja mówię, kurczę, człowieku, co z tym skalaniem wszyscy? Jesteś, rozumiesz, najarani silnie na skalanie, człowieku. Wiesz, jesteś w ogóle, wiesz, ci tak. A prawda jest taka, że pokarm, napój, to nie są rzeczy duchowe. Rozumiecie? 1000 czarowników może modlić się nad kubkiem wody. Tak? A ja tym kubkiem ugaszę pragnienie i pójdę dalej żyć. Tak jak 1000 czarowników może ręce na mnie położyć. I nic mi się nie stanie. Nic. Mi się nic nie stanie. Ale komuś się może coś stać. Jak ktoś nie jest silny w wierze. Jak ktoś nie jest silny w wierze i zobaczy, rozumiesz, że ty przełamujesz się opłatkiem, to powiedzą, no to tak jest, no taki duchowy, to rozumiesz, o co chodzi. Nie. To nie o to. Chcę, żebyście zrozumieli, jak się w tym poruszamy. Robimy wszystko, aby nie niszczyć. Robimy wszystko, aby budować. To samo dotyczy życia w kościele. Jeżeli widzimy ludzi, którzy są słabi w wierze, słabsi od nas, tak? To nie próbujemy im wciskać, tak, naszej wolności na siłę. Mi to wolno. Nie, ja z ludźmi rozmawiam na ich pułapie. Na ich pułapie. Powoli ich wyprowadzam z ich kanału. Powolutku. Bo nie można szybko często wyprowadzić człowieka z kanału. Moja mama, jak się nawróciła, ona bardzo długo jeszcze chodziła do kościoła katolickiego. I mówi do mnie, Artur, czy ja mogę tam chodzić? Ja mówię, a czemu ty mnie pytasz o zdanie? Masz problem z tym, tak? No to sobie pożyj w tym problemie troszkę. Pomyśl sobie o tym problemie. I tak z mszy na mszę, po prostu któregoś dnia wróciła, mówi, nie, no mówi, już nie mogę. I dobrze. Opuszczaj ten kulor i lecimy dalej. Chodzi o to, że na siłę naszej wolności nikomu nie wpychamy. Na siłę nie wpychamy wolności.
zachowujemy się godnie. Rozumiecie? Nie ze względu na nas, ale ze względu na innych ludzi. Godnie. Godnie. Dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby się rozebrać do gołego tyłka i iść na turystom głosić. To ja w ogóle nie mam żadnego z tym problemu. Ok? Bo ja jestem wolnym człowiekiem. Ok? Ale nie zabiorę grupy ludzi na taką ewangelizację. Rozumiesz? Bo oni mogą być na to niegotowi. Rozumiecie, o co chodzi? Bo mogą powiedzieć, nie, jak to jest możliwe. Tak, to jest tak możliwe jest właśnie. A jak chcesz iść, proszę Ciebie, głosić na turystom? Kto Cię będzie słuchał, proszę Ciebie, jak będziesz, proszę Ciebie, tekstylny? Pomyśl o tym. Rozumiecie, ja Wam pokazuję realność, rzeczywistość jaka jest. Tak? Chodzi o to, że my, ale nigdy nie wpychamy czegoś na siłę komuś, tak? Nie wpychamy tego na siłę. Twoja wolność ma służyć. Mamy służyć naszą wolnością. Służyć. Mamy być uniżeni przed ludźmi, którzy wolności nie mają. A nie podchodzić do nich z góry. Ja mogę. Prawda? Paweł mówi tak. Wchodzisz do świątyni bałwochwalczej, jesz sobie, wszystko w porządku, bo ty jesteś człowiekiem wiary. Ty wiesz, że w ogóle nie ma żadnego Pana ani żadnego Boga. To przyszedłeś się najadłeś za darmo i bardzo dobrze, jesteś swajaczek, rozumiesz, w domu nie musisz gotować. Zeżarłeś woła zrobionego pro ciebie dla Zeusa. Rozumiesz? Wywaliłeś piekło do góry kołami jeszcze i sieknąłeś na parę groszy, bo wziąłeś proszę Ciebie kawał uda do domu, sprzedałeś, zarobiony jesteś, tak? Ale twój brat ze zboru, tak? On zobaczył, że ty taki jesteś, mówi, to ja też idę. Ale on nie był takiej wiary jak ty. I to zaczęło kalać jego sumienie. I on zaczął o tym potem myśleć. Tak? I wieczorem ty się dobrze bawiłeś, bo swojej rodzinie kroiłeś, proszę Ciebie, goleń wołową, a on płakał i mówił, Panie, zmiłuj się nade mną. I zaczęły do niego przychodzić demony potępienia. I następnego dnia przed na spotkanie on był załamany jak stary dach. I co teraz mu powiesz? Twoja wolność doprowadziła jego do upadku. I Paweł tego uczy. Paweł był bardzo prokościelny. On uczył życia w społeczności. On uczył życia w miłości, dlatego powiedział, poznanie? Mówi, co mi poznanie Twoje? Ja Cię jestem w stanie przekonać. Każdego człowieka na podstawie Pisma Świętego do każdego swojego poglądu. Jestem w stanie to wykrzyczeć każdemu. Tylko, że to nie tędy droga. To jest nie tędy droga. Wiecie dlaczego? Chcę, żebyście oglądali w tym wszystkim Pawła. Ponieważ on poruszał się w wielkiej bliskości Bożego Ducha. Napisał 2/3 Nowego Testamentu. Złożył do kupy większość duchowych doktryn, które dzisiaj są w naszym życiu prawidłami. Pokazał też nam, wiecie co? Człowieczeństwo. On nam pokazał człowieczeństwo. Pokazał nam niedoskonałość człowieka. I pokazał nam potęgę Boga. Uważam, że jest drugą osobą w Piśmie Świętym wartą tego, aby ufać w to, co mówi. Rozumiecie? To jest druga osoba. Pierwszą to jest Jezus, który nie ma żadnych mankamentów. Paweł miał wiele mankamentów, ale on przekazał nam pewną głębię. I on w ten sposób wyprowadzał Koryntian z różnego rodzaju kanałów. Zauważcie. Czasami był sarkastyczny, czasami był brutalny, tak? Ale cały czas przekazywał tą głębię miłości w ogóle do Boga i do człowieka. Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa. Dziękujemy Tobie, że mogliśmy tego słuchać. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa, one przenikały każdego z nas, aby one doprowadzały, Ojcze, do wzniesienia się ponad przeciętność. Duchu Święty, potężny, wielki Boże, który jesteś w nas, Ty układaj w nas Twoje słowa, Ty układaj w nas Twoje objawienia, Ty wprowadzaj nas we wszelką prawdę. Boże, ja chcę, żeby te słowa, one wydały stukrotny plon w każdym z nas. Poddajemy Ci dlatego nasze umysły i ogłaszamy, że nikt nam tego nie wykradł. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.